Siemanko wszystkim, ja dziś w sali, zagramy sobie Warcraft 3 Reign of Chaos. Zaczniemy sobie od kompanii ludzi. Każda z misji będzie poprzedzana kolejną. Mam nadzieję, że zmieszczę się w 15 minut. Prolog sobie darujemy, bo samouczek nas nie interesuje. Zagramy sobie w kompanię ludzi, Plaga Lordelonu. Rozdział pierwszy, obrona Stormbradu. Niedawne powstanie orków w południowym Lordelonie zmusiło przymierze do podjęcia zdecydowanych kroków. Król Teleras wysłał z dwóch największych paladynów królestwa swego syna, księcia Arthasa, legendarnego Uthera Nightbringera, aby raz na zawsze zniszczyli zagrożenie ze strony orków. Spoko. Widzę, że Uther już się gotuje do walki. Piszę swoich zaufanych rycerzy, a ja zeszłem jako koni. Witaj, książę Arthasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię, Utherze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze cię widzieć. Tego się nie wstydź tak. Wzajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbradu? Oczywiście, nie, kipka. O mnie się nie martw. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się w obozie orków. Uważaj na siebie, Arthasie. Tak. Oczywiście Uther ze swoimi rycerzami zwiał, gdzie pieprz rośnie, a mnie zostawi tam brudną robotę. No dobra, no to pędzimy do miasta. Przejmiemy przez wieś. Jak najbardziej. No wiecie, jakie mamy problemy. Mam nadzieję, że nas nie zanudzą tymi swoimi problemami. Oczywiście. Na honor. Mamy więcej wieśniaków. Oczywiście. Jak najbardziej. No, a tu mamy jakiegoś wieśniaka. Zobaczymy, co oni chcą. Będziemy walczyć za Lordaeron! Chwyćcie za swe miecze! Serio? No, fajnie, mamy dwóch żołnierzy. Na honor. Mówię im więcej, lepiej. Mądry plan. Proszę, śladkę. Jesteście moją jedyną nadzieją. Banda Brunowi porwała mojego małego tak się kończy, jak się zabrali bawi bez zabezpieczeń. Proszę, znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Tak, kolejnego syna mam cię znaleźć. Oczywiście. Nie wystarczy ci ślepionka? Mądry plan. Oczywiście. No, zabij gnoly, które prowadzą jak najbardziej. Spoko. No, oczywiście. Jakieś gnole. Jak najbardziej. O, mamy tutaj tego chłopaka. Jestem uwięziony w klatce! Nie wypaszczę! Na co ci zapłacisz? No, Artur nie biega jak ten... atleta. Walki swoje młode sprawiedliwości. Wyciągnijcie mnie z tej klatki, chcę wrócić do domu! Tam wyjść, umiesz, nie? No widzisz, umiesz. Co ja, jakiś cieć? Och, jak mogę ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Mądry plan. No, dzięki za pierwszy niechorny jeden. Myślałem, że na więcej, że za rogiem, żeby mieć mądry plan. Tak. Na honor. Dla wszystkich, no, oczywiście. Tak. Tylko ochrona. No, mądry dobra. Plan. To mnie bardziej by się przydało. Na honor. Jak najbardziej. No dobra. Na honor. No, uratowaliśmy tym jego. Mądry plan. No, możemy pluć dalej. Jak najbardziej. Co tam. Na honor. Te dechami ta wiocha. O, rany. Jakiś kus zbita. Na pewno nie uratowali. Sprawiedliwości kobieta. Niech się stanie zadość. Jeszcze ma na imię Mario. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Uratuj nas! To na pułapka! Weźcie wszystko, chłopcy! Wszystko, co ma jakąś wartość! Wartość? Biedny kolego! Wszyscy będziemy zarabiać na życie. Potem zbijanie kolejnych wrogów. Na honor! Musimy próbować. Jak najbardziej. Zostanie następny poziom. Aurę oddania. Na honor. Więcej pancerza. Mądry plan.
No idziemy dalej. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Zabierzemy im złoto, tak ale samo jak innym! Ja wam zabieram księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Czy ten wieśniak ma na imię Geralt? Dobra. Jakieś niebezpieczeństwo? To musimy zabić Manega, a to wam tutaj zwróci kir. Dzięki Geraltowi. No dobra. Trzeba znowu wybić sobie przejście na honor. Z trupy. Poczuj mój gniew. No dalej chłopaki, wyżynać. Oczywiście. No, jak najbardziej. Na honor. Wyrżnąć wszystkich! Aha! Zobaczmy kto wyrżnie kogo. Dla mnie jesteście z tych gości. Oczywiście. Ale przyda się. No, to bardziej swoim młotem. Mądry plan. Dobra, bieramy księgę rachunkową. Jak najbardziej. Z tych sprawozdań. Na honor. Oczywiście. I mu oddamy, by nam coś dało. Jak najbardziej. Tak, za długo nie bycie w tej na wodzie. Na honor. Zardwiejecie i będziecie skrzypieć. Jak najbardziej. No zawsze takie. Na honor. Dobra. Jak dziękuję za pomoc. Bier ta księga. Proszę, weź to. Tak, jak najbardziej. Idziemy przez most. Idziemy na masę. O, na honor. A niech to. Ruszyli do ataku. Do broni, bracia! No widzisz, jaki masz Pita Arthas. Z ciebie ta wioska ta już spalona, wieś taki powybijany i pewnie kradną grabią gwałtem. Tak z ciebie ramy sprawiedliwości coś pójdziesz. Mądry plan. Dobra. Na honor. Tam orki to są oczywiście zielone pikle. Jak będę ich nazywał? Ja ludzie zwykle nazywam Dakota Paula. Więc będę to kontra Dakota Paula kontra zielone pikle. Śmiechi, trzeba śmigać. Dobra, trzeba modyfikować kolejne. Jak najbardziej. Orków. Oczywiście. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. No nie możesz. No. Światłość. Nie, jest VIP-em, nie ma zielonej karty, nie możesz przejść. Mądry plan. Jak najbardziej. No, to był kolejny się. Za mojego ojca, króla. Powybijać orki. Jeszcze więcej. Mądry plan. Powiedz tylko słabo. Jakieś niebezpieczeństwo? Trzeba tylko paski. Trzeba paski. Jak najbardziej. Sam się nie zbierze. Mądry plan. Tyle ludzi. Oczywiście. Ile dużo zapragnie. Jak najbardziej. Oczywiście. Na honor. Popka. Mądry plan. Mam tu jakiś sobie fajny. Oczywiście. Siorki rozwalają domy. Fajna gra niszczycieli. Ale to po prostu rozwalać. Ale jak to wieśniaki. Nie trzeba im się kłaniać. Mama, daj mi tutaj. Mądry plan. Nie udało się. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Dobra, dobra. Oczywiście. Nie, dobra. Jak najbardziej. Przejdźmy za mną tutaj. Aha. Zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę. Bydło? Ruszać się! Pchlarzu. No gdzie wybierzcie moich wieśniaków i kto będzie pracował? Na rzecz króla, za darmola, na polach. No teraz będę głodował. Na honor. To znaczy się szewami z rzeżęba. No kurde, ale tu jebie. Rzeźni. A co to? Ten nawet fajną pozę zrobił. Oczywiście. Jakby ktoś go coś się nie zejść zabawy. Ucie na głowę. I się rusza. Na honor. Ten człowiek żyje. Ratujcie go, ratuj go. On jeszcze żyje. Oczywiście. Ratujcie go. Już biegnę. Nie, chyba nie żyje. No i wykonaliśmy główne zadanie. Chwała ci, książę. Siebie. Co z tymi, których zabrały orki? Żar. Nie się nich. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Jak moja księżyca dupa się zechce ruszyć.
Książę, Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie orków. Czego ten stary dłoń znowu chce? Ani chwili nudy. W drogę! No i pierwszą misję wykonaliśmy. To na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.